Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie nowej wersji poprawkowej dla aktualizacji 1.13, czyli 1.13.1. Nie wprowadzono co prawda tutaj jakiejś ogromnej ilości zmian i nowości, jednak pojawiło się kilka ciekawszych rzeczy, które myślę, że warto wam przedstawić w jednym spójnym przeglądzie, w którym zaprezentuję wam te najważniejsze rzeczy, które zostały w tej poprawkowej wersji zawarte. Tak więc jeżeli wam się spodoba, możecie nagrodzić mnie łapką w górę, komentarzem oraz subskrypcją, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami Minecrafta. A tymczasem życzę wam wszystkim miłego oglądania. Istnieje 5% szans, że z zabitej ryby wyleci mączka kostna. Prawdopodobnie ma to symbolizować ości. Jak już jesteśmy w temacie mączki kostnej, to od teraz w ciepłym oceanie możemy wyrastać nie tylko trawę morską, ale również koralowce. Jako że ryby tropikalne złapane do wiadra nie różnią się teksturką, została dodana informacja, jaka ryba znajduje się w wiadrze. Została dodana możliwość postawienia przewodni na powierzchni. Od teraz kałamarnicy spawnują się tylko i wyłącznie w oceanie oraz rzekach. Nie ma szans na pojawienie się jej w takim oto jeziorku czy innej dziurze z wodą. Nowa komenda Force Load pozwala na wczytywanie, wyświetlanie oraz usuwanie wczytanych chunków. Pojawiła się wyszukiwarka światów. Podobno, uwaga, optymalizacja. No cóż, ja skomentuję to tylko jednym słowem składającym się z dwóch liter. XD. Oraz podobno poprawiono wczytywanie chunków, lecz wydaje mi się, że nie do końca jest to prawda. Działa to podobnie jak na zwykłym 1.13, a może nawet i gorzej. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jak widzicie, poprawkowa aktualizacja niezbyt duża, niezbyt obszerna, ale myślę, że warto było ją nagrać. Wybaczcie, że troszeczkę spóźniony przegląd, jednak z powodów prywatnych nie mogłem nagrać tego w dniu, kiedy ta aktualizacja, właściwie podaktualizacja, wyszła. No cóż, mam nadzieję, że mi to wybaczcie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Hej!